Witam serdecznie Pani Julio. Bardzo dziękuję za to, że przyjęła Pani moje zaproszenie do mojego programu. Już na wstępie powiem, że naprawdę jestem zafascynowany Pani osobą. Bardzo dziękuję, chociaż nie widzę powodów, ale jest mi miło, że Pan tak mówi. To ja zaraz powiem, jakie są ku temu powody. Parę tygodni temu otrzymała Pani nagrodę Norwida. Ta nagroda jest przyznawana za całokształt. Tak. Bardzo ciekawie, bo zbiegło się to z wydaniem tomu poetyckiego Zapisane. Tak. I właśnie moje pytanie, czy w tym, czy tutaj czytając znajdziemy takie mądrości życiowe, których widziałem, a właściwie słyszałem bardzo dużo, przygotowując się do wywiadu z Panią? To jest bardzo odpowiedzialny tomik. Ja tutaj mówię o wartości słów, o wartości życia, o radości, o melancholii. To wszystko, co nas dotyczy w naszym życiu i o czym nie można zapomnieć, ale równocześnie traktować to właśnie z taką dyscypliną, w tym przypadku dyscypliną poetycką. Czy zrobiła Pani w swoim życiu coś, czego Pani żałuje? Właściwie to powiem szczerze, że żałuję, że nie zawsze udało mi się odkryć przed ludźmi bliskimi więcej z samej siebie. Że po prostu byłam bardziej zamknięta. Pod tym względem bardzo się zmieniło, bo jeżeli się rozmawia z ludźmi wybranymi, są czymś bardzo poważnym i właściwie bardzo ważnym także w życiu. A czy są rzeczy, których Pani nie zrobiła, a jeszcze chciałaby bardzo zrobić? Właściwie wszystko jest związane z pisarstwem. W tej chwili moje życie tak wygląda, że z pozoru samotniczo, ale biorę udział w życiu także kulturalnym Warszawy z całą pewnością. Czasem nie bardzo chętnie, ale biorę udział. Ale to, co bym chciała jeszcze powiedzieć, głównie to, co chcę, to chcę powiedzieć coś takiego mniej więcej do końca. Ale doskonale wiem, że to jest niemożliwe do zrealizowania, ale mimo to nie zaprzestaję i ciągle próbuję tego. Dlaczego samotność to najpierw krzywda, a później dar? Krzywda może się rodzić wówczas, kiedy nie podejmujemy takiej decyzji, że będziemy sami, tylko że życie tak sprawiło. I utrata ludzi bliskich, przyjaciół, z którymi się można było lepiej porozumieć, a ich już nie ma. I to jest poczucie takie krzywdy dla losu, że zostawił mnie, a ich wysłał indziej. A jeśli chodzi o zadowolenie, tak wcześnie to pisane, zadowolenie? Dlaczego samotność to najpierw krzywda, a później dar? Dar, no właśnie. No to jest dar dla człowieka, który zajmuje się sztuką pisarza, dla pisarza. Nie ma właściwie większego daru niż byli ludzie, którzy bardzo często jak gdyby nie spełnili swojej misji życiowej, ponieważ byli otoczeni rodziną, którą kochali i z którą chcieli być, i przyjaciółmi, którzy jak gdyby wysysali te wszystkie ciekawe pomysły, które się miało. A samotność to już jest coś takiego, że dobrze wiesz, że nikt cię nie wesprze w tym, co będziesz pisała. A daje ogromne pole do refleksji. Ale po prostu najbardziej potrzebna mi jest samotność. Ale również bardzo dobrze czuję, jak się od niej oderwę. Samotność, ale rozumiem, do tworzenia. Do tworzenia, tak. Ale ja w sensie życiowym to trudno postulować samotność, bo ja miałam związki bardzo dobre w życiu i nigdy w życiu bym ich się nie wyrzekła. Co w życiu daje człowiekowi największą radość? No mi się zdaje, że uczucia, na pewno nie można ich wykluczyć, takie jak miłość i przyjaźń. A czy to nie jest tak, że te uczucia mogą dać największą radość, ale i też najbardziej skrzywdzić? No mogą, tak. Na to jesteśmy zawsze przygotowani. Właściwie tak bardzo nie jesteśmy przygotowani, bo jak jest moment, kiedy czujemy się szczęśliwi, to trzeba być bardzo przesądnym, a są tacy, którzy odsługują, odpukują, mówią, nie mówmy tego, nie, że tak jest, niech tak będzie, jak jest. Czego nauczyło Panią życie? No, mi się zdaje, że nauczyło mnie głównie cierpliwości. To jest taka, może to uchodzi za taką domową
domową cnotę, ale ono się odnosi do wszystkiego. Trzeba być cierpliwym, jak się pisze. Trzeba być cierpliwym wobec bliskich, którzy bezustannie popełniają jakieś błędy albo sprawiają nam ból. I tak to jest, no bo my też pewno zadajemy ból komuś, jak się nie... Staram się unikać tego, mogę powiedzieć po ludzku i we własnym imieniu, ale nie zawsze się uda. Rozmawialiśmy o tym, co nauczyło Panią życie, a jakbyśmy mieli powiedzieć, po co żyjemy? Myślę, że żyjemy chyba głównie dla spełnienia swojej osobowości. To jest bardzo trudne zresztą. I w to wchodzą wszystkie elementy, które Pan wyraził. Znaczy praca, bo dla mnie praca jest sprawą wielkiej przygody, nieustającej, stale piszę właściwie, pracuję. Praca, no i być najbliżsi. Uczucie do ludzi bliskich. Jak można nauczyć się cieszyć z teraźniejszości, ponieważ zazwyczaj wszyscy myślą, co będzie jutro? Ja się nauczyłam czegoś przez te lata, nie były strawione tak bezproduktywnie, a nauczyłam się tego, że trzeba się nastawić tak na to, że rzeczy, które z nimi się stykamy, przyniosą dobry rezultat. Po prostu nastawić się. Tego się można nauczyć. Ja zawsze, gdybym uczyła, była pedagogiem, jeśli Pan Bóg broni, to bym mówiła, że można się nauczyć, żeby czuć się szczęśliwym. Są tacy, którzy uważają, że szczęście to jest coś gwałtownego, coś, co nas nachodzi, tak jak wiatr, jak fala. Moim zdaniem to jest coś takiego, może to jest mniej ciekawe, co ja mówię, ale jest naprawdę bardzo pożyteczne, zwłaszcza dla ludzi, którzy się zajmują jakąkolwiek twórczością. A propos tworzenia, Pani powiedziała takie zdanie, że największym Pani osiągnięciem życia jest utrzymanie się przy pasjach, które Panią pochłaniają. Co człowiekowi daje utrzymanie się przy swoich pasjach? No, to daje naprawdę dużą radość, daje, tak, bo nie wykluczam z życia radości. Ona jest czasem niewidoczna, czasem w nas się kryje, a czasem objawia się bardzo wyraźnie. Ale powiedzmy, że jesteśmy szczęśliwi, bo zapomnimy o tym. Albo jak gdyby przeżywamy, a nie wiemy. Mówmy o tym, że jesteśmy szczęśliwi. Powiedzmy o tym, że jesteśmy szczęśliwi. Jakie to proste, prawda? Tak. No jest. Jak ktoś żyje inaczej, czy to nie jest tak, że właśnie wszystko, co wydaje nam się, że odbiega od normy, czyli coś, co nie jest takie, jak my mamy wokół siebie, to już dla nas jest dziwne i trochę nieakceptowalne? Bardzo często. Bardzo często społecznie są negatywnie. Jeśli się na ulicy pokaże coś takiego, to pamiętam taką kobietę chorą umysłową, taką panią właściwie, która chodziła po mojej ulicy i ona mówiła do siebie. Oczywiście ona skupia uwagę i nie ma dla niej współczucia, ani w ogóle poczucia, czym ona jest, tylko po prostu albo się ktoś śmieje, albo... No bo taka kultura obcowania u nas jest bardzo niska w ogóle, także żeby się liczyć z cudzymi uczuciami w pewnych momentach, no to niektórym ludziom bardzo trudno przychodzi. Przestać śnić, to żyć mniej. Największą chyba klęską jest to, że ludzie nie czują potrzeby czasu dla siebie. Tak w życiu codziennym, że nigdy nie przyjdzie im do głowy, żeby zastanowić się nad tymi sprawami własnymi, naprawdę ważnymi, dotyczącymi jak gdyby sensu istnienia. No to, co każdy w jakiś sposób w pewnym momencie przeżywa. Na ogół przeżywa się to w momencie, kiedy zaznajemy krzywdy. Wtedy poszukiwamy powodów poszukiwania i szukamy jakiegoś sedna rzeczy. A dlaczego w takich momentach dopiero wtedy sięgamy po takie głębsze myśli, czyli w momentach, kiedy jest tam gorzej? To jest tak, jak w nieszczęściu ludzie religijni zwracają się do Boga, nie zawsze, ale w momencie, kiedy są nieszczęśliwi, zwrócą się na pewno do Pana Boga i czegoś od Niego chcą.
A w takim wypadku, jak Pan mówi, to znaczy nie jest, nie mamy do czynienia z katolickim załamaniem, tylko z normalnym takim przeżyciem, tylko kłopotem, to musimy mieć pretensje. Bo po prostu to nam się wydaje, tak jak mamy pretensje o to, że jest śmierć. Z drugiej strony tu bym sobie wyobrazić, żeby te miliony ludzi żyło, ale po prostu życie takie jest. A jakie jest Pani zdanie na temat śmierci? No ja traktuję śmierć jako coś, co jest nieuniknione, to wiadomo. Poza tym przeżyłam bardzo wiele śmierci bliskich osób, co wcale nie poprawiło mojego wyobrażenia o śmierci, bo wydaje mi się, że właściwie no nie ma wyjścia. Albo zapomnieć w ogóle, że coś takiego jak śmierć jest i po prostu żyć, pracować, robić, a potem ona i tak przyjdzie. Albo też jakoś przemyśleć to sam fenomen śmierci, tego zanikania człowieka, tego braku, jeżeli nie wierzymy w drugą przestrzeń, prawda, jak to nazywa miłość. Coś się myśli, że coś gdzieś zostaje, jakaś część duszy, coś krąży. Wszystkie mistyczne teorie tego dotyczą właśnie, zrodziły się ze strachu przed śmiercią, z tego, żeśmy nie zgłębili tego wydarzenia. Bardzo sobie cenię tę rozmowę. Mam nadzieję, że będę mógł się jeszcze bardziej zagłębić w Pani twórczość. Bardzo Pani dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego. W takim razie zdrowia, no i chęci do pracy. Bardzo Panu dziękuję. Ja dziękuję i oczywiście zachęcamy, bo dopiero co zostało wydane. Dziękuję bardzo. Dziękuję.